A dzisiaj w naszym cyklu zabierzemy Was na strzelnicę, aby sprawdzić, czy strzelectwo jest sportem, który można uprawiać w Krakowie. Jak zawsze jest z nami Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Cześć. Cześć. To Michał, jak wygląda infrastruktura, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu? Od 2 lat dużo lepiej, ponieważ niespełna 2 lata temu został oddany do użytku ten obiekt, w którym się znajdujemy. Ten obiekt, czyli obiekt strzelnica sportowa WKS Wawel Kraków. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ jest to klub z ogromnymi tradycjami strzeleckimi, który wychował wielu zawodników zdobywających medale na imprezach rangi europejskiej i rangi światowej. Ten obiekt powstał w podziemiach hali sportowej, której również miasto wyremontowało. Jest to obiekt, w którym znajduje się 8 stanowisk strzeleckich. Można tu strzelać na maksymalną odległość 25-30 metrów, zarówno z broni palnej, jak i z broni pneumatycznej. Jest to obiekt w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z obiektu korzystają zawodnicy klubu, ponad 100 osób zrzeszonych w sekcji strzeleckiej, natomiast tutaj też ćwiczą swoje umiejętności służby mundurowe. I oczywiście obiekt jest także dostępny dla mieszkańców, więc jest to nie tylko obiekt dla specjalistów, dla osób, które strzelectwem zajmują się, pasjonują od lat. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z tym sportem, spróbować swoich sił, może tutaj przyjść pod okiem instruktorów, nauczyć się strzelania, spróbować strzelania i świetnie się bawić. A my zaraz zapytamy zawodników, co sądzą o tym obiekcie. Uważam, że strzelnica jest naprawdę wyjątkowa. Dla mnie obiekt jest, można powiedzieć, spełnieniem marzeń. Jest miejsce, mam świetnego trenera, świetnych przyjaciół. Cieszę się z tego obiektu i to miejsce po prostu dla mnie jest wyjątkowe. Tak? Mogę spełniać dzięki temu swoje marzenia i trwać w celu, by zdobyć medal olimpijski. Kolega mnie zaciągnął na strzelnicę, bardzo mi się spodobało. Najpierw strzelaliśmy z karabinu, więc też była taka rekreacja. Potem przerzuciłem się na pistolet. I tu też bardzo mi się to spodobało i tu już bardziej cieszyłem się z tych wyników, czy też i dalej w tym trwałem. Uważam, że spokój, wytrwałość, na pewno ciężka praca i musi być to szczęście po prostu z tego. Musi być szczęście, musi być ten fan, żeby po prostu dalej trwać w tej pracy, w tych wszystkich założeniach, żeby to cały czas powielać. Na początek polecam przejście na strzelnicę, zapisać się do klubu, wykupić sobie trening próbny, żeby zapoznać się z bronią, ponieważ możemy strzelać zarówno z broni krótkiej, czyli z pistoletu, jak i z broni długiej, czyli z karabinu. Sprawdzić sobie, co nas bardziej interesuje, co nam bardziej odpowiada, czy wolimy właśnie cięższą, długą broń, czy wolimy krótki pistolet, a następnie, jeżeli uznamy, że to jest dla nas, zapisać się do klubu. Zapisanie się do klubu pozwoli nam przejść kolejny etap, czyli zgłoszenie do Polskiego Związku, staranie się o patent strzelecki, który jest potrzebny, żebyśmy finalnie mogli otrzymać licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i potem mogli startować w współzawodnictwie już z innymi osobami. Jak się przygotować? No na pewno trzeba trenować. Ten obieg umożliwia nam zdecydowanie trenowanie i osiąganie jak najwyższych wyników sportowych. Jest to obiekt najlepszy w Krakowie w tym momencie. W pełni spełnia nasze wymagania jako sportowców i pozwala nam się przygotować do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, a także w dłuższej perspektywie do walki o Igrzyska Olimpijskie. Zaraziłem się już w dzieciństwie, jak popatrywałem, jak rodzice trenowali, a zacząłem całkiem przypadkowo, bo w wieku 13 lat poszedłem na strzelnicę właśnie z moim ojcem i okazało się, że też mnie to mocno kręci. Każdy może przyjść, rodziny z dziećmi w odpowiednim wieku. Fajnie by było, gdyby najpierw sobie do nas zadzwonić, my sobie wtedy znajdujemy termin, bo mamy zawodników sportowych, którymi się musimy te zajmować. Ja sam trenerem jestem od 2001 roku, tutaj szkole młodzież też w klubie, więc musimy się dopasować, a wiadomo, że sport jest najważniejszy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kobiety, ważne by było, żeby ciało było dość zakryte, ponieważ łuski, które sobie wylatują, one są na początku ciepłe. Różnie się ludzie zachowują, jak taka łuska ciepła sobie gdzieś wpadnie. My musimy być bardzo czujni, naprawdę w razie jakiegoś gwałtownego ruchu musimy tą broń natychmiast, że tak powiem, przechwycić. Więc jeżeli jesteśmy ubrani dość wysoko, to wtedy jest mniejsza szansa, żeby coś wpadło.